Teraz przeniesiemy się w troszeczkę inną dziedzinę. Kolejną prelegentką jest pani Dorota Frydecka. Jest doktorem habilitowanym w psychiatrii. Zajmuje się bardzo ciekawymi zagadnieniami, jak genetyczne podstawy zaburzeń psychicznych, czy na przykład modelowanie różnych funkcji poznawczych za pomocą sieci neuronowych i jeszcze wieloma różnymi zagadnieniami. Jest laureatką wielu nagród, między innymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Odbyła szereg staży zagranicznych, a dzisiaj powie nam na temat integracji procesów jawnego i niejawnego przetwarzania informacji w zaburzeniach psychotycznych. Zapraszam. Niektórzy twierdzą, że badacze, że temat badawczy, którym się zajmujemy, często związany jest jakoś z naszą autobiografią i muszę przyznać, że chociaż nie wiem, czy to jest prawda ogólna, to w moim przypadku jest to prawda, to znaczy proces podejmowania decyzji zawsze był dla mnie takim tematem bardzo ciekawym, ze względu na to, że mną zawsze targają najróżniejsze wątpliwości, a widzę wokół siebie ludzi, którzy takich wątpliwości nie posiadają i decyzje podejmują z olbrzymią łatwością. Jeśli chodzi o proces podejmowania decyzji, to jest to taki temat, który można analizować z bardzo wielu różnych perspektyw. I w moich badaniach łączymy badaczy różnych specjalności, bo robimy i badania genetyczne i wykorzystujemy wiedzę na temat mózgu i współpracujemy z psychologami i informatykami, matematykami. No i ja jestem psychiatrą. Jeśli chodzi o proces podejmowania decyzji, to w szczególności dwa aspekty są wyjątkowo, przynajmniej dla mnie, ciekawe. Po pierwsze, decyzje, które podejmujemy w życiu, podejmujemy na podstawie naszych poprzednich doświadczeń. Czasem to są doświadczenia pozytywne, czasem to są doświadczenia negatywne i okazuje się, że ludzie bardzo różnią się tym, jakie znaczenie te doświadczenia dla nich mają. To znaczy niektóre osoby motywowane są przede wszystkim przez poszukiwanie tych nagród, tych wzmocnień pozytywnych, podczas gdy inne osoby motywowane są przede wszystkim taką potrzebą unikania porażek czy tych wzmocnień negatywnych. Także to jest jeden aspekt podejmowania decyzji. A drugi aspekt związany jest z tym, że w procesie podejmowania decyzji bierze udział zarówno nasz umysł racjonalny, czyli wszystkie te struktury korowe, jak również w procesie podejmowania decyzji korzystamy z własnej intuicji, która najprawdopodobniej zapisana jest w strukturach podkorowych. I czasem bywa tak, że jakaś decyzja podejmowana jest przez taką racjonalną analizę wszystkich argumentów za i przeciw, podczas gdy czasem jest odwrotnie, to znaczy intuicyjnie wiemy, jaką decyzję chcemy podjąć, a potem już tylko szukamy argumentów, żeby samych siebie upewnić, że podejmujemy właściwą decyzję. Jak możemy to badać? W psychiatrii najczęściej wykorzystujemy badanie kliniczne, to znaczy wywiad kliniczny, mamy pacjenta, z którym rozmawiamy i na podstawie tej rozmowy próbujemy go zdiagnozować lub wykorzystujemy różnego rodzaju kwestionariusze. Natomiast obie te metody są bardzo nieidealne i w związku z tym to, co mi się wydawało ciekawsze, to jest tworzenie różnych testów czy gier komputerowych, które pacjent ma za zadanie grać, a na podstawie tego, jak w taką grę gra, czy jakich odpowiedzi udziela, możemy pewne wnioski na temat jego funkcjonowania psychicznego, pewne wnioski wyciągać. I to zadanie, którym ostatnio się zajmuję, to jest takie zadanie, w którym pacjent widzi na ekranie takie dwa symbole. To są symbole japońskie hiragana i ma taką instrukcję, że ma wybrać, który z tych znaków jest lepszy lub gorszy. Nie wie tak naprawdę, który jest lepszy lub gorszy, natomiast dostaje od nas informacje zwrotne i na podstawie tych informacji zwrotnych w końcu się uczy, który jest lepszy, który jest gorszy, czyli wybiera jeden z nich, dostaje informację, że to jest źle, wybiera kolejny, dostaje informację, że to jest dobrze. Konstrukcja tego zadania wygląda tak, że są trzy pary takich symboli.
I to, co jest ważne, ponieważ te symbole nie są takie jawne, to znaczy to nie jest słońce, domek, księżyc, drzewo, tylko to są takie trochę bardziej złożone figury, plus, że ten proces nagradzania i karania nie jest deterministyczny, tylko probabilistyczny, co oznacza, że na przykład symbol A jest nagradzany w 80% przypadków, ale w 20% przypadków jest karany, podczas gdy na przykład symbol B odwrotnie. Tak, w 20% przypadków jest nagradzany, w 80% jest karany. I ze względu na te dwie cechy tego testu okazuje się, że tak naprawdę ten proces uczenia przebiega przede wszystkim w tych strukturach podkorowych, czyli pacjent tak naprawdę wyrabia sobie pewną intuicję, który z tych symboli jest lepszy, a który jest gorszy, niż ma taką naprawdę jawną wiedzę. I w związku z tym taka praktyczna niedogodność związana z tym testem jest taka, że pacjenci zazwyczaj na końcu badania twierdzą, że oni się nic nie nauczyli, chociaż jak ja sprawdzam potem krzywo uczenia, no to ona ewidentnie jest, co znowu jakby dowodzi tego, że to jest właśnie takie bardziej nieświadome czy podświadome uczenie niż takie zupełnie jawne. W fazie testowej sprawdzamy, czy osoba nauczyła poprzez takie pokazywanie nowych par, których nie było w tej fazie uczenia się, możemy zdecydować, czy zobaczyć, czy pacjent uczy się lepiej właśnie poprzez nagrody, czy lepiej uczy się poprzez kary. I w tym procesie podejmowania decyzji bierze udział bardzo wiele różnych struktur nerwowych. Ja nie będę o nich wszystkich mówić, w szczególności zainteresowani jesteśmy dopaminą i receptorami D1, D2, które z jednej strony przewodzą te informacje związane z karą, a z drugiej strony z nagrodą. I w oparciu o taki model neurologiczny został stworzony model sieci neuronowej, na podstawie której można pewne nowe hipotezy dotyczące badań tworzyć. Ten model został stworzony przez naukowców ze Stanów Zjednoczonych i to, co jest ciekawe, to oni stwierdzili, że jeżeli w tym modelu, który wykonuje dokładnie to samo zadanie, które wykonują osoby badane, jeżeli podwyższymy poziom dopaminy, która tutaj jest zaznaczona na czerwono na samym dole, to wtedy sieć neuronowa uczy się lepiej przez nagrody niż przez kary. I tutaj jest taka symulacja, która pokazuje, jaka jest aktywacja tych komórek nerwowych w czasie wykonywania tego testu. I co najciekawsze, ta hipoteza uzyskała potwierdzenie w takich badaniach już na ludziach, mianowicie jeżeli ten test został zaprezentowany osobom, które chorują na chorobę Parkinsona przed leczeniem, czyli ten poziom dopaminy u nich jest stosunkowo niski, wówczas ewidentnie lepiej uczą się przez kary, a gorzej uczą się przez nagrody, natomiast w momencie, kiedy podana jest im L-dopa, czyli poziom dopaminy rośnie, wtedy te zależności się odwracają. I kolejne badanie, które też potwierdziło tą hipotezę, to było badanie genetyczne, gdzie badano polimorfizm genu kodującego receptor dopaminowy D1 i D2. Jeden przewodzi bardziej informacje dotyczące nagrody, drugie kary. I faktycznie osoby z konkretnym polimorfizmem miały większe tendencje do uczenia się albo przez nagrody, albo przez kary. Natomiast ja pracuję na takiej modyfikacji tego testu, która wydaje mi się jeszcze ciekawsza. I w tej modyfikacji na samym początku gry osobie pokazujemy jeden z tych symboli i mówimy, że to będzie symbol najlepszy. I to, co jest ważne, to, że osoba tego symbolu się wyucza. Tak? My go pokazujemy wielokrotnie w różnych kombinacjach, tak żeby mieć już taką stuprocentową pewność, że ta osoba badana ma taką korową reprezentację tego symbolu. I następnie gra przebiega tak jak w tej pierwszej wersji. I tutaj pytanie badawcze jest takie, kto bardziej ufa swojej intuicji i doświadczeniu, które wynika z gry, a kto bardziej ufa zewnętrznie podanej instrukcji? I jak wygląda interferencja tych dwóch źródeł wiedzy na ostateczny proces podejmowania decyzji przez pacjentów? Nie wiem, czemu się nie chce przesunąć dalej. A, to dobra. Ja badam głównie pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Nie będę za dużo o schizofrenii opowiadać, ale chciałam pokazać na przykładzie takiego malarza, który rysował swój autoportret.
chorował na schizofrenię i odstawił leki. I on rysuje kolejne swoje autoportrety. Im dłużej tych leków nie przyjmuje i coraz bardziej te objawy u niego się nasilają. I to jest ten pierwszy autoportret po odstawieniu leków, który można zinterpretować jako takie urojenia ksobne. Ci pacjenci ze schizofrenią mają często takie poczucie, że wszystko, co się znajduje w rzeczywistości, ma jakieś odniesienie bezpośrednio do ich osoby. Jak oglądają telewizję, to mają wrażenie, że te informacje są bezpośrednio do nich kierowane, że speaker wykonał jakiś gest, żeby im dać jakiś sygnał i tak dalej. Kolejny autoportret, który pokazuje takie tutaj duże usta w okolicy głowy. Ci pacjenci często mają takie poczucie, że wszyscy znają ich myśli albo że ich myśli są wręcz rozgłaśniane, czyli na przykład boją się wejść do autobusu, bo mają wrażenie, że każdy może usłyszeć, o czym oni myślą. Takie objawy związane z taką izolacją, zamykaniem się w sobie. I na koniec taka już pełna dezintegracja, kiedy te wszystkie funkcje psychiczne już zaczynają zupełnie niezależnie funkcjonować. I to, co mnie najbardziej ciekawi, ponieważ schizofrenia, czyli schizofrenum, rozszczepiony umysł, sugerowałoby, że ci pacjenci, grając w tą grę, mając rozszczepione informacje korowe i podkorowe, powinni w tą grę grać inaczej i powinni inne wyniki w tej grze przez to uzyskiwać. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że tak jak tutaj widać na tym rysunku, u pacjentów chorujących na schizofrenię, u podłoża ich zaburzenia jest taka dysregulacja w zakresie właśnie układu dopaminergicznego. Na tym rysunku jest pokazana grupa kontrolna i grupa osób chorujących na schizofrenię, którzy mają aktywne urojenia właśnie ksobne, czyli odnoszące, i widzimy, że faktycznie ten układ dopaminergiczny jest bardzo aktywny. Czyli tak podsumowując, w badaniach, które aktualnie prowadzę i niedługo będziemy analizować wszystkie wyniki, które udało się nam zdobyć, to wykorzystujemy grę, którą stosujemy u pacjentów chorujących na schizofrenię, chociaż teraz rozszerzyliśmy to badanie też na pacjentów dwubiegunowych i pacjentów z rozpoznaniem schizoafektywnym. Robimy badania genetyczne dotyczące układu dopaminergicznego. I te wszystkie wyniki badań analizujemy przy pomocy różnych modeli matematycznych, które pozwalają nam wydobyć pewne informacje na temat tego, jak osoba gra w tą grę, nie tylko analizując fazę testową, ale analizując też wszystkie kroki, wszystkie kolejne decyzje, które osoba podejmuje, jak się uczy, jakie decyzje podejmuje, i do tego właśnie służą zarówno te sztuczne sieci neuronowe, jak i takie bardziej zaawansowane modele matematyczne, które tworzymy we współpracy z Politechniką Wrocławską, i na tej podstawie możemy szacować pewne parametry tego procesu uczenia się, czyli już nie tylko wrażliwość na kary, nagrody, ale też właśnie integrację tych dwóch źródeł informacji korowych i podkorowych, ale też na przykład też skłonność do ryzyka i całą masę innych parametrów. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo za bardzo ciekawy wykład. Zapraszam do zadawania pytań. Dzień dobry, Sylwia Krawiec z Politechniki Wrocławskiej. Ja się chciałam zapytać, czy są jakieś możliwe, takie dostępne metody detekcji bezpośredniej dopaminy, bo rozumiem, że i w chorobie Parkinsona, i w schizofrenii wiąże się gdzieś tam to z niedoborem właśnie dopaminy, czy tam komórek istoty czarnej, ale ze względu na barierę krew-mózg, no to z krwi na pewno byśmy nie mogli tego zmierzyć. No i to jest właściwie moje pytanie, czy na przykład z płynu rdzeniowo-kręgowego byłoby to możliwe? Czy z płynu mózgowo-rdzeniowego metabolity, jak najbardziej. Metabolity. Natomiast to, co by nam się najbardziej przydało i co jest moim wielkim marzeniem, to byłby funkcjonalny rezonans, który pokazywał po prostu aktywację określonych struktur mózgowych w trakcie wykonywania tego testu, i na pewno byśmy mieli dużo więcej informacji dzięki temu. A mogę jeszcze? A na przykład taki sensor, dajmy na to jak glukometr, tylko że powiedzmy na gdzieś tam z płynu na metabolity. Nie słyszałam o czymś takim, ale... Dobra, to dziękuję. Dziękuję. Pytanie? Arturo Ziębło. Nie znam się na tej całej dyscyplinie, którą pani reprezentuje, ale mam z kolei takie pytanie odnoszące się do podejmowania decyzji. Czy w tych badaniach, czy może w ogóle z pani doświadczenia, jak wygląda sposób, czy rozróżnia się inny sposób podejmowania decyzji
wśród kobiet i wśród mężczyzn. I jak to się przekłada na ideę, powiedzmy, parytetów w organach decyzyjnych? Pani zdaniem, jakie jest pani zdanie na ten temat? Chciałabym odpowiadać nie na podstawie danych naukowych, tylko własnego doświadczenia, wolałabym tego nie robić. Akurat jeśli chodzi o te gry, to nie mam pojęcia. Tak jak mówię, my za miesiąc musimy napisać raport z projektu, więc wszystkie dane i wyniki będę miała już niedługo. Ja sobie pozwolę zadać pytanie. Jak słuchałam pani wykładu, to od razu mi się przypomniała książka Orsona Carda, pewnie wszyscy żeśmy ją czytali, Gra Endera. I zastanawiałam się, jakie jest pani zdanie na temat tego, czy będziemy kiedyś w ogóle w stanie używać właśnie gier komputerowych do tego, żeby na przykład zidentyfikować jakieś jednostki, które są potencjalnie ważne w systemie decyzyjnym, albo jakoś ukierunkować ich uczenie właśnie przez grę. Wiem, że takie rzeczy się dzieją, prawda? Bo wiemy, że niektóre choroby, na przykład czy Parkinsona, są leczone. To znaczy, to, co by było jakby moim największym marzeniem w tej dziedzinie, to ja pracuję klinicznie, także ja mam swoich pacjentów i widzę, jakie są kłopoty związane czasem z diagnostyką. Mamy czasem osoby, które to są często bardzo młode osoby, które tak naprawdę są trochę na granicy między zdrowiem a chorobą. I pytanie jest takie, czy oni zachorują, czy będą konwertować w kierunku psychozy, czy oni będą po prostu na tej granicy żyć do końca życia. No i takie moje marzenie byłoby móc stworzyć taką grę komputerową, którą można by takiej osobie dać i na tej podstawie móc przewidywać, czy faktycznie do tej konwersji w kierunku psychozy dojdzie, czy nie. I super, być może zastosować jakieś interwencje, zanim są objawy. Może Andrzej Sikorański, Studium Elektrotechniki, może tak odnosząc się do pani pytania tak naprawdę. To już ponad 10 lat temu, jeżeli dobrze pamiętam, w Anglii wprowadzono taki program wśród urzędników państwowych. Mieli czas na gry, granie w gry strategiczne właśnie w celu, tak powiem, wyrobienia pewnych umiejętności decyzyjnych czy usprawnienia. Dziękuję bardzo. Pytanie kolejne. Tomasz Stachura, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Odnośnie jeszcze gier, tutaj ja i kilka osób było na takim programie Transformation Dog i tam jakby w etapie rekrutacji był etap, że musieliśmy przejść grać w gry online i na tej podstawie badano nasze kompetencje miękkie. Nie wiem do końca, jak to się odbywało, bo dużo osób po prostu klikało, żeby przejść do kolejnego levelu i nie wiem, jak to później rekruterzy sobie to oceniali. Ciekawy jestem właśnie, też jest grywalizacja, też jest wykorzystywana jako etap nauki, bo jest też zaobserwowano w sieciach społecznościowych, czy gracze się bardzo wspierają i też to jest wdrażane jako element dydaktyki, żeby taka nauka przez grę, prawda, która ludzie się wzajemnie wspierają. Też ciekawy jestem pani opinii na ten temat. Na temat wykorzystania też gier jako w nauce. Wydaje mi się, że jak najbardziej takie gry mogą mieć zastosowanie. Ja jestem psychiatrą dorosłych, więc młodzież, dzieci, uczenie się, to tutaj jest jakby troszeczkę inny obszar. To, co jest ciekawe i z tych badań wynika, to że tak naprawdę osoby, które są bardzo inteligentne, często mają dużo większy kłopot, żeby korzystać z tej takiej wiedzy podkorowej, intuicyjnej, jakby ich umysł racjonalny trochę zaciemnia informacje płynące z intuicji i może nie w edukacji, ale tak jak widzę pacjentów klinicznych, na przykład takich pacjentów obsesyjno-kompulsyjnych, którzy mają właśnie takie bardzo silne, korowe sygnały, które sprawiają, że te decyzje są często takie bardzo stereotypowe, no to tutaj bym bardziej myślała o jakiejś takiej formie terapii poznawczo-behawioralnej, która by jakoś nauczyła ich korzystać też z tych źródeł informacji, nie tylko korowych, ale też podkorowych. Dziękuję bardzo.